Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że wiem, co powiedziałby tata na tak piękne wykonanie chóru. Wielkie brawa jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest bardzo miłe, że miasto Opole pamięta również o moim tacie, ponieważ często to właśnie solista stoi z przodu, o nim jest zawsze głośno, a autor tekstu, autor muzyki czasami jest tą osobą trochę bardziej w cieniu. Ale rzeczywiście za popularność mego taty mówią jego piosenki. Tych przebojów napisał bardzo wiele. One cały czas żyją. Chór naprawdę niesamowity, przepiękny, zaśpiewane wszystko. Bardzo energicznie, super. Gwiazda wspaniała, bardzo myślę, że tata byłby naprawdę przeszczęśliwy, że mogła jego gwiazda się tutaj pojawić. Lubił bardzo Opole, także... Cóż, mogę dodać do takiej pięknej przemowy. Dziękujemy bardzo, dziękuję miastu, że za pamięć. My tekściarze, my twórcy piosenek chcemy zawsze, zwracamy uwagę ludziom, słuchaczom, że piosenki nie powstają jak skarpety, tylko tworzy się te piosenki. To ludzie, którzy stoją za tym, często są niedoceniani. Proszę zwrócić uwagę, kiedyś w radio się podawało autora tekstów, autora muzyki. W tej chwili odeszło się od tego. Szkoda, ponieważ w taki sposób nie docenia się tej pracy, a to jest ważne dla ludzi, którzy tworzą. A dlatego to wyróżnienie, mój tata zwykle w takich sytuacjach zwykle mówił, że czuję się jak wesz na aksamicie, tak? To znaczy, że ja też się czuję jako tekściarz tutaj, człowiek, który nie śpiewa, na całe szczęście dla słuchaczy, a jestem związany z piosenką od młodości, ponieważ mój brat Kowranocce, drugi WW i trzeci brat z PZ-em, także ja, piosenka jest jakby naszą, mamy w DNA wpisane, także to, że tu jestem, to jest jakby, no to jest właśnie ważne dla nas, twórców piosenek. Proszę zwrócić uwagę, że piosenki towarzyszą naszemu życiu codziennemu i niektóre teksty, dobre teksty piosenek przechodzą metamorfozę w tym sensie, że stają się częścią mowy polskiej. Ludzie rzucają, chcemy być sobą, już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Te piosenki, jeżeli są dobry tekst, potrafi przenieść ideę, potrafi przełożyć to, co ludzie myślą, o czym marzą, do piosenki. Wtedy to żyje i to o potędze świadczy właśnie piosenki, to, że potrafi zaistnieć w świadomości ludzkiej. Moje marzenie, jak byłam bardzo młodą dziewczyną, jako 16-letnia panna, zwyciężyłam debiuty i zrobiłam sobie przerwę na edukację, po czym wróciłam po 9 latach z przebojami. Wszystko, czego dziś chcę właśnie, tyle samo prawd z zespołem Budka Suflera. To miasto będzie dla mnie zawsze dużo znaczyło. Jest moją trampoliną tak naprawdę do kariery. Ten festiwal, no szczególnie dla mnie, będzie zawsze istotny i ważny. To jest amfiteatr, to miejsce, w którym zawsze mam takie tremy, że nie wiem, jak się nazywam. One same z siebie przychodzą automatycznie. Nie wiem dlaczego, tak jest. I nie tylko ja mam takie odczucia. Wczoraj rozmawiałam z artystami, nie będę wymieniać nazwisk, którzy też tak mają. Jest jakaś magia w Amfiteatrze Opolskim.